Witam gorąco i serdecznie w kolejnym posłaniu dnia w Norwegii. Zapraszam. Jak wiemy, dziś w nocy zostaną zamknięte norweskie granice. Granice zostaną zamknięte dla cudzoziemców nieposiadających miejsca zamieszkania w Norwegii, czyli w dużej mierze dla tak zwanych pracowników tymczasowych, których z Polski przybywa do Norwegii bardzo dużo. Obostrzenia potrwają na chwilę obecną 2 tygodnie, a potem norweski rząd zobaczy, co będzie dalej. Oczywiście są wyjątki od tych obostrzeń, m.in. najbliższa rodzina, a dokładny opis znajdziecie u nas na stronie. Co ważne i co ciekawe, na tą decyzję o zaostrzeniu środków koronowych w Norwegii prawdopodobnie wpływ miały artykuły i informacje, które pojawiały się ostatnio w norweskich mediach. Jak na przykład ta, że w coraz większej ilości miejsc znajduje się ogniska koronawirusa w wersji 2.0, czyli w tak zwanej wersji brytyjskiej, ponieważ jednym z takich miejsc, takich ognisk była budowa. A jak budowa, to wiadomo, że i Polacy. A jeżeli połączymy to z innymi artykułami, które pojawiały się w norweskich mediach, jak na przykład tym, że norwescy dziennikarze kupili w Polsce negatywny, ale fałszywy wynik testu na koronawirusa, to mamy proste i wygodne rozwiązanie dla strony norweskiej. Bo umówmy się, najwygodniej jest znaleźć proste rozwiązanie, wywołując przy tym tarcia norwesko-nienorweskie. Zostajemy na budowie, ale wchodzimy na trochę wyższy level. W tym tygodniu rozpoczął się proces architekta i dyrektora do spraw budownictwa w rejonie Vestfold, którzy to panowie są oskarżeni o przekręty. To znaczy jeden podbijał drugiemu zgodę na budowę, m.in. w mocno chronionym obszarze nadmorskim. Współpraca układała się na tyle dobrze, że została powtórzona kilkanaście razy, ale chłopaki mówią, że to nie oni. I teraz znowu, ale zdecydowanie bardziej radykalnie, zmieniamy temat. Norweska artystka Vesle May Lilleni zbiera mocz. I z tego moczu przygotuje t-shirty dla norweskich artystek w wyjątkowym odcieniu niebieskiego. Do tej pory zebrała 150 litrów i swoją pracą, tymi właśnie koszulkami, chce złożyć hołd norweskim artystkom w tym właśnie wyjątkowym kolorze niebieskim. A czemu ten kolor jest taki wyjątkowy? Ponieważ miesza mocz z indygo. Jest wyjątkowo. I nie wiem na chwilę obecną, czy moczu brakuje, ale jeżeli ktoś by był zainteresowany i chciałby zostać dawcą, to sugeruję kontakt z artystką. I teraz chwila powagi, bo tak naprawdę w tym kontrowersyjnym projekcie chodzi o równość płci i walkę o równość płci w sztuce. Bo dzieła artystów są zdecydowanie częściej kupowane niż dzieła artystek. Chociaż z drugiej strony zastanawiam się, czy takie koszulki będą miały pozytywny wpływ na tą sprawę, ale z drugiej strony może nie jestem targetem. I na koniec artystka zadała być może retoryczne pytanie. Czy nie byłoby przyjemnie, jeżeli królowa Sonia wystąpiłaby oficjalnie w takiej koszulce? No czyż nie byłoby? Oczywiście, żeby było. Czego i artystce, i sobie, i wam życzę. I to już wszystko, co dzisiaj dla was przygotowałem. Życzę wam spokojnego popołudnia, spokojnego wieczoru, wyspanej nocy i bezproblemowego piątkowego poranka. I sobotniego, i niedzielnego, i poniedziałkowego też. Trzymajcie się, dzięki, cześć. Thank you.